Brzeg Pacyfiku, Kalifornia, tuż nieopodal granicy amerykańsko-meksykańskiej. Przystanek Ameryka zawitał do San Diego, niezwykłego miasta, w którym żyje Polonia. W dzisiejszym spotkaniu opowieść o jej historii. Tutaj wszyscy się przeprowadzają albo dla pracy, albo dla pogody. Prawie nikt, kto mieszka w San Diego, nie pochodzi z San Diego. Większość ludzi przyjechała tutaj skąd inąd i dzięki temu jesteśmy rodziną. Mamy ocean, mamy jeziora, mamy góry, mamy pustynię bardzo niedaleko, a jednocześnie pogoda jest taka, że właściwie mamy chyba około 300 dni w roku słonecznych. Jeden z najbardziej urokliwych zakątków San Diego, wyspa Coronado, a także hotel Coronado, znany z filmu Puszatem po serii. Oh, thank you, Daphne. Oh, thank you, Daphne. Isn't your sweetheart? W naszej okolicy jest dużo baz wojskowych, flota amerykańska ma tutaj swoją bazę, jest stocznia, jest też słynny Miramar. Kolejna atrakcja turystyczna, jedno z najbardziej znanych zdjęć w historii fotografii. Tuż obok USS Midway, jednostka marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, legendarna, która brała udział w kilku wojnach. Do 1955 roku była największą jednostką pływającą na wodach świata. Uczestniczyła w wojnie wietnamskiej, uczestniczyła Persian Gulf w wojnie w 1991 roku i od 1992 roku została zacumowana tutaj w San Diego jako muzeum. I dotarliśmy do jednego z najpiękniejszych miejsc w San Diego, La Jolla Cove. Jest to miejsce znane z tego, że można popływać z fokami, że można zaobserwować różne gatunki ptaków. Dotarliśmy do granicy San Diego, a to jednocześnie granica Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Za nami słynny mur graniczny, tuż za nim Tijuana. Bliskość Meksyku ma duży wpływ na obraz San Diego. W San Diego słowo bilingual w zasadzie znaczy, że się zna angielski i hiszpański. Na pewno tutaj jest najlepsza kuchnia meksykańska. Kultura latynowska jest bardziej podobna do kultury polskiej. Jak zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób rozumiemy świat albo robimy różne rzeczy, to w zasadzie to jest bardzo podobne do polskiego. Dotarliśmy do niezwykłego polskiego domu. Po przekroczeniu tej granicy czujemy się jak w Polsce. Miejsce związane z działalnością i twórczością Stana Borysa. Dzień dobry. Witam, zapraszam. Ze Stanem poznaliśmy się w 1999 roku, czyli 25 lat. Nasza znajomość, która przekształciła się w przyjaźń, trwa. Przyjeżdżając tutaj, Stan po prostu również tworzył, pisał wiersze, robił swoją jogę. I wżył się w to nasze życie San Diego. Zrodził się pomysł, żeby po prostu jemu to miejsce zadedykować. Amfiteatr powstał 10 lat temu. Kiedy już został zbudowany amfiteatr, Marek powiedział, że tak, nie masz gwiazdy na Sunset Boulevard w Hollywood, to ja ci zbuduję tę gwiazdę, ci dam tę gwiazdę. Ja miałem to szczęście, że tutaj z tego miejsca zabrzmiały moje piosenki. Z tego miejsca również Marcin Daniel zrobił kabaret. Jan Pietrzak śpiewał swoje pieśni, ale również Kwiaty Polskie mówiła Beata Siwakówna,
i Jan Englert. I cieszymy się bardzo, że takie miejsce jest fascynujące i cieszymy się bardzo, że możemy być pod skrzydłami jaskółki. Ja to, co śpiewam, żyję i boleję. I każdy wiersz ten miałem w mojej dłoni, jak okrętową linę w czasie burzy. Kiedym się do was uśmiechał z nadtoni, a wy mnie nęcić chcecie listki morza. Te gwiazdy to pamiątki po naszych znakomitych gościach. To właśnie Stan zaraził mnie pasją do golfa. Tego nie rób, to rób. Odkurzył też we mnie tęsknotę do muzyki. Bocianów nie mamy tutaj w okolicy. Nie, tylko te nasze. Polskie bociany na palmie, tego jeszcze nie widziałem. Znaleźliśmy polskie miejsce, to Warszawa, siostrzane miasto, San Diego. Do polskiej stolicy mamy ponad 6 tysięcy mil. Najbardziej międzynarodowy zakątek San Diego, Balboa Park, to tu w 1935 roku odbywała się wystawa światowa, no i polski zakątek, polski domek. Dzień dobry. Dzień dobry. Staropolskim obyczajem witamy was z chlebem i solą. Czym chata bogata, tym rada. Wypiek własny. Po wystawie domki zostały przekazane rozmaitym grupom etnicznym i tak się złożyło, że Polacy mieli wtedy bardzo silną pozycję, bo otrzymali ten domek, który jest właściwie po sąsiedzku z amerykańskim domkiem. Chcemy się pochwalić naszą historią, a jeszcze szczególnie te elementy, które wiążą się w jakiś sposób z historią Ameryki również. Fantastic. Very good taste. Of course, the best in the world. Najważniejszym wydarzeniem rocznym jest świętowanie naszej konstytucji 3 maja. Zespół Polony współpracuje bardzo ściśle z domkiem. 35 lat już prawie mija, jak zespół powstał. Chcemy, żeby ten nasz polski folklor i ta piękna muzyka była widoczna wszędzie. Ludzie przeważnie kojarzą im się polski folklor z krakowskim, a my mamy Łowicz, mamy Beskid, mamy cygańskie stroje piękne. Od końca do końca, tak jest, tak jest. Polska kultura dociera w ten rejon Stanów Zjednoczonych, między innymi dzięki polskiemu salonowi artystycznemu. Pomysł, który powstał 32 lata temu. Spotykamy się w prywatnych domach, mamy okazję wysłuchać jakiegoś koncertu, obejrzeć mały spektakl teatralny, czy choćby porozmawiać z gościem, posłuchać, co ma do powiedzenia, zadać mu pytanie, po czym następuje część nieformalna, kiedy mamy okazję porozmawiać z gościem jeden na jeden. Jeśli chodzi o gości, to był Andrzej Olbryski, Jan Englert, Ewa Podleś, Piotr Beczała, była u nas Anna Seniuk, Mariano Pania i Wiktor Zborowski, gościła Urszula Dudziak. Ostatnim naszym spotkaniem salonowym było spotkanie z Grażyną Augustyk i Paulino Garcia. Popularne wśród Polonii z San Diego jest piknikowanie. Spotkania te jednoczą naszą grupę etniczną. Będąc jeszcze w Polsce, lubiłam zawsze wszelkie obozy, wszelkie z młodzieżą wyjazdy i taką miałam inicjatywę. Zaczęło się 27 lat temu. Ludzie, jak już jest jakaś przerwa w pikniku, no to już pytają, kiedy następny. Jednym z miejsc, które skupia miejscową Polonię, jest polska misja świętego Maksymiliana Kolbego. Misja powstała w 1995 roku. Ludzie przyjeżdżają nieraz, no, nie tylko nasi, ale nawet i dzisiaj byli Polacy z Poznania, zwiedzający Kalifornię. Siłą rzeczy przyjeżdżają też ludzie, Polacy, bo to jest wszystko po polsku w tym kościele. To jest takie centrum życia polonijnego, stałego, trwałego. Pan jest siostra, Paulus
są relikwie tych świętych, którzy są w witrażach. Odbywają się spotkania po każdej mszy w niedzielę. Przed COVID-em mieliśmy festiwale parafialne co roku. Polonia w San Diego ma własną szkołę. Jest to dość młoda placówka, została założona 12 lat temu. W naszej szkole aktualnie mamy około 30 uczniów. Mamy 3 klasy, jesteśmy szkołą, która udziela wsparcia rodzinom dwujęzycznym. Sejm składał się z posłów i marszałka. Ustalał wysokość podatków i decydował o działaniach wojennych lub zawieraniu pokoju. Też staramy się, żeby dzieci czytały polską literaturę. Staramy się być w miarę nowocześni. Nie chcemy tylko, żeby to był Brzechwa czy Tuwim. Staramy się czytać autorów, którzy piszą dzisiejszym językiem, żeby dzieci też, kiedy później w wakacje pojadą do Polski i odwiedzić dziadków, żeby jednak mówili językiem dzisiejszej młodzieży. Ta pierwsza emigracja to są lata 30. ubiegłego wieku. W czasie Solidarności to była duża grupa nowych Polonusów. Mamy dużo osób, które osiągnęły sukces w różnych dziedzinach naukowych. Na moim uniwersytecie jest nas 3 profesorów, którzy naprawdę coś osiągnęli. Miałem zaszczyt być dziekanem przez 25 lat. Wydział się nazywa Inżynieria Lądowa i Środowiskowa. Jest sporo powyżej 500. Na różnych stanowiskach są ludzie na bardzo poważnych, są lekarze również robiący badania naukowe i pod tym względem San Diego jest unikalny. Ja przyjechałem do San Diego w 1984 roku na stanowisko profesora na Uniwersytecie w San Diego. Po 2 latach przeniosłem się do biotechnologii, która mnie zafascynowała tym, że wreszcie można robić coś, co może przynieść bezpośrednie korzyści pacjentom. No, w ciągu swojej wieloletniej kariery wprowadziłem na rynek 3 różne lekarstwa, jedno na AIDS-a, 2 na raka, na rynek lekarstw, co jest dość dużym osiągnięciem, że nasza grupa, ja byłem szefem tej grupy, była nominowana do wewnętrznej konkurencji amerykańskiej o Nagrodę Nobla. 20 lat temu grupa naukowców z San Diego założyła Polbiotech, który jest forum wymiany doświadczeń. Celem naszych spotkań jest głównie to, żeby porozmawiać sobie o nauce po polsku. Mamy entuzjastów z wielu różnych dziedzin, są wśród nas wynalazcy, inżynierowie, naukowcy, ludzie, którzy dopiero co przyjechali do San Diego i chcą zrobić sobie jakieś tutaj znajomości i kontakty. Pracuję w La Jolla Institute for Immunology, gdzie spotykamy się od 15 lat i służę jako dyrektor mikroskopii i histologii. Rozwijamy troszeczkę współpracy z kolegami z Polski, którzy tutaj też wcześniej byli. Na tej mapie świata widać, skąd są nasi pracownicy. Jak widać, z Polski jest nas całkiem sporo. Wśród Polonii w San Diego spotykamy Czesława Dubiela z niezwykle ciekawą historią. Służył pan na transatlantyku Batory, no i to była ta droga za ocean. Tak jest. Na Batorem służyłem w 1974 roku. Cały kurs trwał około 14 dni. Z Polski, z Gdyni do Montrealu. Dzieje emigracyjne to także dzieje pracowników Telewizji Polskiej. Wiesław Januszewicz w TVP od 1966 roku, no a później San Diego. Tak, zacząłem jako asystent operatora zakładu produkcji filmów telewizyjnych, dziennik telewizyjny na Woronicza, ale bazę mieliśmy w Sopocie. No i współpraca z wieloma dziennikarzami z Warszawy. W 1983 roku trafiłem do San Diego. Ja już nie mieszkam w San Diego. Ja już wróciłem do Polski. Ja tylko przyjeżdżam do córki i do mojej wnuczki. Każdy coś może dla siebie znaleźć, niezależnie od wieku albo gustu. Daję gwarancję, bo nie spotkałam nikogo, kto by był niezadowolony z San Diego. San Diego serdecznie pozdrawia Polonię na całym świecie. Nasza wizyta w San Diego dobiega końca, a ja zapraszam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.